Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Zborze w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tematem dzisiejszego studium będzie stworzenie i upadek. Razem ze mną w studium tym biorą udział Ania, Dawid, Janek, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy wspólnie studiować Pismo Święte, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Dlatego będziemy Pana prosić w modlitwie. Abyśmy dobrze rozumieli i właściwy sposób przekazali Słowo Boże. Módlmy się, modlił się będzie Dawid. Nasz umiłowany Boże i Ojcze, tak bardzo Ci dziękujemy za to, że jako autor, autor Pisma Świętego, autor Słowa Bożego, chcesz do nas dzisiaj przemówić. Dlatego prosimy Cię, abyś otworzył nasze serca, abyś był tutaj z nami obecny, jako ten gospodarz, który. Który podejmuje, podejmuje nas jako swoje dzieci. Drogi Ojcze, przychodzimy jako dzieci, chcemy się nauczyć. Chcemy uczyć się od Ciebie przede wszystkim, a także od siebie nawzajem. Tobie, Ojcze, oddajemy cześć i chwałę i dziękujemy Ci za to, że Panie, tak, przychodzi taki moment, kiedy możemy usiąść spokojnie i pomyśleć o tym, co wieczne, co wspaniałe i o tym, jaki Ty jesteś, Panie Boże, dla nas, bo jesteś miłością. Amen. Amen. W tym sezonie będziemy studiować pismo święte, a szczególnie temat jedność w Chrystusie. Będziemy podkreślali, że ta jedność była utracona, ale wszystko zawdzięczamy do Jezusa Chrystusa, który z powrotem przywróci to, co było wspaniałego na początku. Co utraciliśmy, a to, co dzięki Jezusowi, będzie odzyskane. I dlatego też przede wszystkim chcemy odpowiedzieć, czy zadać pytanie, od jakiego wydarzenia rozpoczyna się historia ludu Bożego, czy w ogóle historia świata? Wszystko zaczyna się od stworzenia. Najpierw Bóg wszystko ukształtował, wszystkie warunki, a potem już i stworzył człowieka. Tak. Możemy powiedzieć krótko, że jednym słowem że rozpoczyna się od stworzenia. Ta. Ale za tym słowem stworzenie znajduje się to już Janek podkreślił znajduje się wielka, wielka treść. Kto jest stwórcą? Kto stworzył cały ten Wszechświat w ramach tego człowieka, o czym będziemy mówili? Stwórcą całego Wszechświata jest sam Jezus Chrystus. On stworzył przez siedem dni, przez pięć dni, całą przyrodę, kończąc stworzeniem człowieka, Adama, który miał opiekować się tą przyrodą. Tak. Przyroda... I sam Adam żyli w jedności, ale Bóg chciał coś więcej i uczynił jeszcze dla Adama y, towarzyszkę życia, która była dopełnieniem tej jedności. I w ten sposób pierwsze, pierwsi rodzice y, razem z Jezusem Chrystusem, z Twórcą Bogiem y, w harmonii spędzali swój czas. W harmonii, która polegała nie tylko na y, wspólnym dzieleniu się, ale i oni mieli jedną myśl, y, tak samo wiele czynności wykonywali, w jednym kierunku dążyli. Coś, co, było, co ich cały czas łączyło. A więc od razu na wstępie podkreślamy jedność. No, może przeczytajmy, bo to jest najważy, najważniejsze z Pisma Świętego, jak został stworzony człowiek, na czym polegała jego wyjątkowość. To od razu na pierwszych stronach Biblii, w pierwszym rozdziale, tam szczególnie przeczytajmy wiersz 26, 27. Może Dawid przeczyta. Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata po niebie, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na obraz swój, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Tak. Tutaj możemy podkreślić no, ciekawa rzecz. Uczyńmy liczba mnoga. Bóg powiedział: nie uczyniem, tylko powiedział: uczyńmy człowieka, na obraz nasz, podobnego do nas, No i stworzył człowieka na obraz swój, na obraz Boga, stworzył zarówno mężczyznę i kobietę. No może yy, wiele ludzi yy, no, zastanawiałoby się na czym to podobieństwo, polega czy fizycznie. No, nie wiemy dokładnie, ale możemy y, powiedzieć, że podobieństwo do Boga to przede wszystkim znajduje się stąd dotąd. To znaczy podobieństwo y, y, wolna wola, Rozsądek i wszystko inne, o czym jeszcze będziemy wspominali. Tak. Też, myślę, tak? że, myślę, że podobieństwo wyraża się też w zadaniach, które Pan Bóg daje człowiekowi, hmm. prawda? Pan Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale się nim opiekował. Uczył, opiekował i tak samo, tak samo również chciał, aby człowiek miał podobne zadania, tak? Człowiek miał się opiekować zwier zwierzętami, które Pan Bóg stworzył, prawda? Więc, więc widzimy, że ta jedność wyrażała się też w opiece nad, nad tymi, którzy tej opieki potrzebowali. Tak, w podobieństwie mhm. oczywiście do Boga, to co on czynił, następnie do. Podobnych zadań powołał człowieka, może w bardziej ograniczonej formie, ale jednak. Ja jeszcze Anioł. myślę, że to było podobieństwo charakteru, podobieństwo pragnień, podobieństwo czystości Podobień. myśli. I podobieństwo w jednej cesze, którą mieli, o której czytamy no, w Ewangelii, albo przepraszam, w liście Jana, czwarty rozdział, siódmy, ósmy wiersz, szesnasty. Umiłowani. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I szesnasty wiersz, może jeszcze. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Tak. Czyli w tym podobieństwie, o którym mówiliśmy i słuszne rzeczy tutaj podkreślaliśmy, to jest podobieństwo przede wszystkim no w charakterze, a ten charakter to jest miłość. Nawet nie jest powiedziane, że Bóg ma cechę, i miłość, ale Bóg jest miłością I jest ta miłość, jakby go całkowicie przenika. No, zresztą może za dużo na ten temat nie mówmy, ale jedno, że Bóg jest miłością. No i istoty stworzone też miały odznaczać się szczególnie tą cechą miłości. No, między innymi mówimy o jedności. I wszędzie tam, gdzie jest miłość, to jest jedność. Nic też dziwnego, że Szatan będzie chciał zaatakować jedność jako jedność, jako podstawę miłości. Tak, Szatan będzie atakował przede wszystkim jedność, a, a najłatwiej, najłatwiej jedność zakłócić, zaburzyć. Wiemy, że Szatanowi się to doskonale udało w trzecim rozdziale będziemy o tym jeszcze studiować. A kiedy, kiedy osoby czy też stworzone zaczynają obwiniać siebie nawzajem, a Później obwiniać samego Boga. Więc, więc tu widzimy, że ewidentnie Szatanowi udało się zburzyć jedność. Jak mu się udało zburzyć jedność, no to miłość tak. również, prawda, zaczęła, zaczęła tak. przynajmniej słabnąć. Tak. Przede wszystkim zaatakował tą miłość. A jak tam, gdzie brakuje miłości, no to tam też nie ma jedności. Kiedy jest, możemy taki prosty przykład podać, kiedy jest w małżeństwie jedność. No wtedy kiedy jest miłość, kiedy się wzajemnie, Miłują, kochają i tak dalej. Też ten aspekt jedności, czyli opieka, którą tutaj widzimy, mm. tak? Jeżeli jedność, jedność, jedność nie może być samolubna. W jedności tak. nie ma miejsca na samolubstwo, nie? Jak ma, ma, ma być jedność, mamy coś zrobić razem, to znaczy robimy to razem. Ja robię coś z myślą o tej drugiej osobie. Tak, tak postępował Pan Bóg, tak, tak postępowali no. ludzie względem zwierząt i względem siebie do czasu upadku. No, tak. Szczęśliwy jestem, gdy mogę coś czynić dla drugiej osoby. Tak. To jest, to jestem szczęśliwy. I tak było na początku, no ale tak jak już słusznie Dawid podkreślił, że diabeł zaatakował tę cechę, miłość, i gdy mu to się udało, no to nastał upadek. No i jakie były skutki upadku? Pozbawienie miłości i co za tym idzie, idzie jedności. Jaki mamy dowód, że, że skutki tego były fatalne? Zło, zło nie jest oryginalne, zło jest czymś, zło to jest takie popsute dobro, prawda? Więc, więc zło samo w sobie jest też brakiem miłości, brakiem jedności. Nie? Czyli, czyli wszystko, co, wszystko, co było do tej pory, zostanie odwrócone. I tak, tak. Mamy, mamy rozdźwięk pomiędzy Bogiem a człowiekiem, pomiędzy Adamem i Ewą, i w konsekwencji, o czym będziemy jeszcze przecież mówić, dochodzi do morderstwa. Tak. Konkretnie, byśmy tak praktycznie mieli powiedzieć, jak to uwidoczniło się w stosunkach międzyludzkich i nie tylko międzyludzkich. Nieposłuszeństwo spowodowało obwinianie się na początku. Mhm. Dalszą konsekwencją popełnionego grzechu to był ból, który miał przyjść na kobietę. To, był, to była ciężka praca, w, w mozu tej pracy, cierpienia, czyli wszystko to, co do tej pory było im nieznane, pojawiło się w momencie, kiedy doszło do upadku i do przerwania łączności, tak. jedności. Ta, przerwana tej, tej łączności, a przede wszystkim też przerwanej łączności między Bogiem a człowiekiem. I dlatego to tak tragicznie się zakończyło. No i zresztą zaraz były też konsekwencje tego wszystkiego. Pierwsi synowie Adama i Ewy. No, może Janek powiesz, no, co się stało w ich życiu. Jak my widzimy, że grzech spowodował. Konflikt między braćmi, już zaczynając od rodziny. Już jeden brat został zazdrosny z tego powodu, że Bóg udzielił swojej uwagi na ofiarę jednego, a już inną ofiarę innego brata nie przyjął. I widzimy, że to spowodowało złość i doprowadziło do zabójstwa. Jednego brata innym. Kain zabił Abla. Tak, tutaj warto też oczywiście podkreślić, że Bóg przyjął ofiarę Abla, dlatego że to była ofiara, którą Bóg polecił, aby przedstawić, przedstawić co stanie się, kto przyjdzie, aby z powrotem tą jedność przywrócić. A następnie kolejne wydarzenia są w Biblii opisane, szczególnie w rozdziale szóstym, siódmym. Jakie wydarzenia tam są opisane? Więc po pierwsze no, konsekwencją też był chaos, prawda? I w tych kolejnych rozdziałach, czwartym, czy szóstym, czytamy o potopie, który był jakby, prawda, karą czy też, czy też konsekwencją odwrócenia Ten. się ludzkości od, 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 od Boga. No, ale jest tam jedna fantastyczna, wspaniała rzecz, że Pan Bóg nigdy nie odwrócił się od ludzi. Tak. Ludzie odwrócili się od Pana Boga, owszem, ale Pan Bóg się nigdy od nich nie odwraca. I to uwidacznia w czymś, co nazywamy przymierze. To jest takie wielkie słowo, które po prostu oznacza obietnicę daną przez Pana Boga ludziom. Tak. Tutaj jakby w oparciu o to, co, co Dawid powiedział, no jest w piątym wierszu szóstego rozdziału powiedziane, że wielka jest złość człowieka na Ziemi. Następnie wszelkie jego myśli, to jest wszystko w piątym wierszu szóstego rozdziału, wszelkie jego myśli, dążenia z serca są ustawicznie złe. Oto mamy dalsze konsekwencje, że wszelkie myślenie było złe i, i dlatego też no, nie było innego wyjścia, tylko no. Ten rodzaj zginął i jakby zaczynać trzeba było wszystko od nowa. I tak jak Dawid powiedział, z tym, z tym który pozostał wierny, zawarł przymierze. Bóg dał ludziom wiele dobra. Dał to, aby wykorzystywali to dobro we właściwym Celu to była przyroda, to było złoto, to było srebro, natomiast yy, nie były te dobra dane przez Boga wykorzystane właściwie. Mhm. Posłużyły do czczenia, stworzenia, a nie stwórcy. I to było konsekwencją później potopu, bo Bóg nie mógł patrzeć na to, co się działo na ziemi. Tak. Mamy w kolejnych yy, rozdziałach kolejne. Niebezpieczne czy tragiczne rzeczy, które się działy, jako wynik zła, e, kolejne rozłamy i podział. Jest opisane coś, coś co się stało e, no, wokół Wieży Babel. Na czym polegał problem Wieży Babel? Co ludzie chcieli osiągnąć przez Wieżę Babel? Ludzie stali się coraz, coraz bardziej, może, może nazwijmy to, odnosili coraz większe sukcesy w swoich oczach przynajmniej, tak? A no, skonstruować wieżę taką, która w ich mniemaniu będzie sięgać nieba, a, wymagało dość dużego nakładu wiedzy, prawda? Także, także ci ludzie byli, to nie byli ludzie prości, to byli ludzie inteligentni, byli ludzie ambitni. E, nazwijmy ich powiedzmy w ich oczach ludźmi właśnie e, sukcesu. I powiedzieli jedną rzecz. Uczyńmy sobie imię. To, co, to, co do dzisiejszego tak. dnia, e, jak echo przez, przez, przez wieki, każdy chce, aby coś po nim pozostało, tak? I oni również chcieli, żeby coś po nich pozostało, po tak. ich cywilizacji. Po coś, nich. wokół czego mogli się koncentrować? Janek, coś chciałeś powiedzieć? Oni poszukiwali po prostu swojej sławy e, zamiast tego, żeby wysławiać Pana Boga i Chcieli pokazać, że oni coś mogą samodzielnie, bez pomocy e, błoskiej. I dlatego to tak doprowadziło. Tak. Do, proszę bardzo, ani. Ta wieża to też miała być pokazaniem jedności. Mamy jedność między sobą. Nie uznajemy jedności z Bogiem, ale własnym wysiłkiem możemy tą jedność uzyskać. I no, niestety, wieża, która miała ich ochronić, to miała być ochrona przed. Kolejnym potopem, gdyby tak. się wydarzył, spowodowała, że Bóg się nie zgadzał na taki symbol jedności. Tak. I dlatego też no, Bóg powiedział, tak jak Dawid to już wspomniał, przez przymierze zawarte, że już więcej w ten sposób świata przez potop nie będzie karał. A oni, oni nie uwierzyli w to. I pomyśleli sobie, to my wzbudujemy taką wieżę, że gdyby nawet to przyszło, to to będzie dla nas, dla nas ochrona. Czyli przede wszystkim ta wieża była, była jakimś dowodem niewiary w to, co Bóg powiedział. No i czytamy, że Bóg musiał zareagować. Jak zareagował Bóg? Bóg musiał zareagować. Na to, co się dzieje. Tak. Bo tak jak Jan powiedział przed chwileczką, że e, w, ludzie chcieli poradzić sobie sami. Bóg wiedział, że ludzkość, pozostawiona sama sobie, tak jak gdyby potop, gdyby nie przyszedł potop, tak ludzie skończyliby, sami skończyliby ze sobą. Może tak można by to nazwać. Sami by się wykończyli. Sami by się, tak. Sami by, sami by się unicestwili. I tak samo tutaj zachodziło, zachodziło to, prawda, niebezpieczeństwo. Więc Bóg musiał zareagować i zareago, zareagował w sposób, który jest daleki od Jego sercu, ale jedyny możliwy. Po, przez podział. Podzielił języki. Bóg pokazał, że nie może istnieć prawdziwej jedności w odseparowaniu od Pana Boga. I dlatego, tak jak Dawid słusznie powiedział, Bóg zareagował. No i nastąpił tam podział, po to, aby nie mogli tego złego celu osiągać. A to było złym celem, to co zaplanowali. Tak, Kolejne, kolejne podziały. No i istnieje to do dnia dzisiejszego, różne narodowości, różne rasy, różne języki i tak dalej, są, które są przyczyną tych podziałów. No, ale Bóg jednak pragnie ratować oczywiście ludzi. I czytamy, że Bóg powołał pewnego człowieka, jak on się nazywał. Dlaczego go powołał, skąd go powołał? Jest tu mowa oczywiście o Abrahamie, tak. który usłuchał głosu Bożego. Abraham nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale wyróżniał się przede wszystkim wiarą, posłuszeństwem, tak. zaufaniem. Tak. To, co, czego nie widzimy u innych postaci też starotestamentowych, nie widzimy tego u Jonasza. Jonasz się po prostu wycofał. Z polecenia Bożego. Nie widzimy tego u Mojżesza, nie widzimy tego u Jeremiasza, którzy próbowali się wymówić od Bożego wezwania. A Abraham, podobnie jak rozpoczyna się pierwsza, pierwsze wiersze księgi Genezis, że Bóg rzekł, to podobnie, podobne słowa. Pojawiają się w dwunastym rozdziale i rzekł Pan do Abrahama. Więc te podobne słowa są charakterystyczne: stworzenie i powołanie Abrahama. Tak. Abraham, który mieszkał w Urchaldejskim, tam w Międzyrzeczu. Archeologia dzisiaj nam mówi, że to było bogate miasto, wspaniałe miasto i tak dalej. A Bóg powiedział: wyjdź stamtąd. No i szedł w kierunku jakiej ziemi i gdzie zamieszkał. Jest, jest e, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której uważam, że trzeba wspomnieć w przypadku Abrahama, ponieważ ta, ta jedna rzecz na temat Abrahama do dzisiejszego dnia jest bardzo ważna. To, że Bóg wyprowadził Abra Abrahama z ziemi, w której panował politeizm, tak? Wielobóstwo. Mhm. Wierzono w wielu bogów. Bóg chciał być jedynym bogiem dla Abrahama. I do dzisiejszego dnia Abraham... I jego wiara, jego monoteizm, wiara w jednego, jednego Boga jednoczy trzy wielkie religie świata, jak właśnie islam, judaizm i chrześcijaństwo. prawda? Tak. Także, także to, to, to było coś, co Abrahama zdecydowanie wyróżniało, że spośród tych politeistów, spośród ludzi, którzy wierzyli w mnóstwo bogów, wyszedł, aby uwierzyć w tego jednego, jedynego Boga. Tak. I wyszedł i zamieszkał w ziemi no, ludzkiej. Dlaczego? Możemy zadać sobie pytanie, a mianowicie, dlaczego akurat nie Bóg go ust, postawił tam w, tej, w tym Kanaanie? Oczywiście. Różne są przyczyny, ale przede wszystkim to, było, to była ziemia, przez którą wszyscy przechodzili. Jeszcze wtedy nie było komputerów ani jakichś innych środków przekazu, ale mógł, mógł. Można było tylko przekazywać face to face usta w usta, człowiek człowiek i przez, przez ziemię kananejską wszyscy przechodzili. Kto chciał z Afryki przejść do Europy, do, do Azji, czy z powrotem, musiał przez tą ziemię przechodzić. No i również bardzo to istotne jest, że tam Abraham budował. Budował ołtarze, składał ofiary, baranka, które wskazywały na przyszłego baranka, Jezusa Chrystusa. Jakbyśmy mogli nazwać Abrahama, który opuścił swój dom rodzinny, swój kraj rodzinny i zamieszkał, zamieszkał w Kanaanie? Jako emigrant. Jako emigrant. Tak jest. A jednocześnie wypełniający ogromną misję. Tak, tak jest. I dlatego też to powinno być dla nas, jako dla chrześcijan, oczywiście wielkim jakimś takim znakiem czy poselstwem, jak mamy traktować tych no, emigrantów, którzy. Opuścili swój rodzinny kraj, i tu zamieszkali, i tak dalej. Tam między innymi jest takie piękne sprawozdanie o tym, że gdy zmarła żona Abrahama Sara, on poszedł do tych ludzi, którzy go mogli traktować jako cudzoziemca i żeby mu dali miejsce na grób. A oni tak piękni, to byli Hetyci, oni tak pięknie powiedzieli: wyszukaj sobie najlepsze miejsce, jakie może być, i pochowaj tam swoją zmarłą. Za darmo to chcieli dać, on jednak tam no, zapłacił za to, ale przede wszystkim tu mamy obraz, że w tym współczesnym świecie podzielonym, emigrantów, uchodźców, czy jakbyśmy ich nazwali, no, przykład Abrahama. I tych ludów, które tam mieszkały, no, wskazuje nam, jak mamy oczywiście traktować. Pamiętajmy również, że Biblia podkreśla fakt, że Abraham był człowiekiem niezwykle gościnnym. Tak. Także sam Abraham również otrzymywał gościnę, a również i Abraham w ziemi, w której przebywał, no, był człowiekiem, który był dobrze nastawiony do, 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 prawda, do ludzi, którzy tam zamieszkiwali. Mało tego, wyczekiwał gości, był gościnny, chciał tą, e, cieszył się, kiedy, kiedy, mógł, kiedy mógł dla kogoś coś dobrze uczynić. Tak. Nie patrząc na to, że Abraham nie wiedział do końca, gdzie ma iść, ale on był dobrym narzędziem w rękach Pana Boga, dlatego że wszędzie, gdzie on był, gdzie mieszkał, wszędzie wysławiał Pana Boga i pokazywał e, przez swoje zachowanie, że jest jeden Bóg. A nie ma tego wyrobóstwa, które było w tej, w tej miejscowości. Tak, to jest bardzo ważna rzecz, którą podkreśliłeś. A również jeszcze jedno jest też istotne, że on mówił, w jaki sposób Bóg z powrotem przywróci to, co było na początku przez baranka. A te baranki wskazywały na prawdziwego baranka Jezusa Chrystusa. Ja bym tu jeszcze jedną rzecz podkreślił, a mianowicie, że ziemia Kananejska to był zdrowy rejon. Jeżeli chodzi Egipt, średnia życia 30 lat, e, Mesopotamia, tam gdzie kanały były, nieczysta woda, i tak dalej. Natomiast natomiast e, Kanan to była czysta ziemia, czyste rzeki, czyste wody, ruch i wiele, wiele innych pozytywnych rzeczy. To powinno do dnia dzisiejszego być jakimś pocelstwem pod naszym pod naszym warunkiem czy pod naszą Osobom, żebyśmy wybierali również to, co, co jest dobre. I Bóg polecał to, oczywiście. I Abraham tam zamieszkał. I w przyszłości, jak za chwilę będziemy mówili, tam się też osiedlił naród, który został powołany przez Boga. Chciałbym podkreślić jeszcze raz to, co Jan powiedział o tym, że Abraham gdziekolwiek przebywał, przynosi również wieść o tym jednym, jedynym tak. Bogu. O ołtarze, które zostawiał za sobą. Mm -hmm. Jakby kontrast tego, co czynili, co czynili budowniczowie wieży Babel. Oni budowali ołtarz, czy też pomnik dla siebie, a Abraham zostawiał skromne często ołtarze, które świadczyły o tym, że Bóg jest jeden i ten tak. Bóg jest, jest jedynym Bogiem, który, któremu należy się chwała. Tak. Że to jest jedyny Bóg i również te ołtarze i te ofiary, które tam były składane, wskazywały, że ten Bóg tak umiłował świat, że posł, pośle wtedy to jeszcze była przyszłość, dzisiaj już to jest przeszłość dla nas, pośle swojego syna, który. Umrze, zapłaci za zbawienie. Tutaj tak możemy to ładnie podkreślić, że składał baranka. Wyznawali na głowę tego baranka, który był symbolem niewinności, wyznawali grzechy i następnie wyście zgrzeszyli, ale za was umiera baranek. Za was umiera baranek. I dlatego tak jak. My wszyscy jesteśmy jako rodzaj ludzki grzeszni, ale za nas ktoś przyszedł, zostawił niebo, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i na krzyżu Golgoty zapłacił za nasze zbawienie. Tak? I dlatego no, to była misja, którą pełnił Abraham, a w przyszłości, i to w niedalekiej przyszłości, kogo Bóg powołał? żeby o tym świadczyli. Wybrany naród, naród izraelski, który miał być tym pierwszym, który będzie świadczył o tym, że został przez Boga powołany i pełni jego wolę. Tak. Możemy o tym przeczytać zresztą w Piątej Księdze Mojżeszowej, tak. w siódmym rozdziale. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Jest w kolejnych wierszach informacja dlaczego. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Tak, wybrał nie ten najsławniejszy naród, ale tak jak, tu jest powiedziane, że nie dlatego, jak już zresztą Ania czytała, liczniejsi, może szczególni, i tak dalej. Czyli to był wy, znaczy to był wybór, za którym co stało? Miłość. Miłość, tak, miłość, łaska, zostali wybrani. Jaka możemy zadać sobie też pytanie, jaki był cel tego, tego, tego wyboru, tego wybrania tego narodu? Kim oni byli? Do jakiego zadania zostali, zostali powołani? Został powołany lud Boży? Do, do, do tego zadania, o którym mowa jest już od trzeciego rozdziału, które już w trzecim rozdziale zostało zapowiedziane ludzkości, zapowiedziane wtedy Ewie było powiedziane, że przyjdzie ktoś. Przyjdzie ktoś, kto wybawi ludzkość. Tak. I do tego zadania został powołany, dla te, do tego zadania został wywołany Abraham z mu da, Dana mu została obietnica przymierze z nim zawarte. I z kolei następnie naród, który, który wywodził się od niego, również będzie, będzie miał y, za zadanie dać potomka, który wybawi ludzkość. Tak jest. I ten potomek, o którym oni mieli mówić, tak jak Abraham, symbolicznego baranka oczywiście, miał zapłacić cenę za zbawienie, aby z powrotem jakie rzeczy zostały przywrócone. To warto podkreślić, jakie rzeczy miały przez tego baranka i przez, przez Boga przywrócone. To będziemy w kolejnych studiach omawiali, ale warto już na wstępie podkreślić. To był plan Boży, który zakładał tak. powrót jedności, która została utracona. Tak, powrót następnie wspólnoty, powrót wspólnoty między człowiekiem a Bogiem, powrót do tego, żeby człowiek no, opiekował się tym, tym pozostałym stworzeniem. Które zostało przez Boga powołane. To jest misją tego narodu. Czyli to nie, że oni zostali wybrani do zbawienia, jak to w teologii mówimy, do zbawienia, do tej jedności, do tej łączności z Bogiem, ale oni mieli być ludem, który o tym będzie mówił, wskazywał, tłumaczył, że Bóg tak jak to w pięknym tekście z Ewangelii Jana trzecim rozdziale, szesnastym wierszu, że tak Bóg umiłował świat. Nie? To jest ten jeden z najpiękniejszych wierszy, że umiłował świat, aby każdy kto weń co, uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, Aby z powrotem mógł żyć w tych warunkach, do których Bóg stworzył. Bóg się nigdy nie pogodził z tym, aby, aby inne warunki istniały na świecie przez Niego stworzonym, jak tylko te, które były na początku przy stworzeniu, jak oczywiście mówiliśmy. No i cóż nam innego pozostaje? No tylko podziękować Bogu za to. I dlatego w, w, w modlitwie podziękujmy za wielki dar Boży, za Jego miłość, za Jego łaskę i za wszystko, co chce nam przywrócić. Aniu, proszę. Ukochane Ojcze, dziękujemy, że mogliśmy spędzić czas na Twoim Słowie, że mogliśmy czytać, przypominać sobie... A jednocześnie budować się, że Ty, Panie Boże, który dałeś nam początek jedności, powrócisz i dasz dalej nam jedność. A w tej chwili chciałbyś, abyśmy próbowali nie swoich sił, ale patrząc na Ciebie, budować tą jedność. Abyś kiedyś mógł przyjść i zabrać nas do siebie. I tą jedność będziemy razem w twoim królestwie mieli. Dziękujemy za to wszystko, co do tej pory nam dajesz, za ogromną miłość, którą nas obdarzasz. Niech tobie będzie cześć i chwała. Amen. 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 Szanowni słuchacze, pragnę zaprosić na kolejne studium, które będzie za tydzień i to będzie studium w którym będziemy y, rozważali y, temat przyczyny braku jedności. Już podkreśliliśmy to, ale chcemy szczegółowo powiedzieć, jak tragiczne skutki są, gdy nie ma jedności. Serdecznie zapraszam na kolejne studium. Dziękuję bardzo.